Dzień dobry, panie i panowie! Mamy środę w pracy, rodacy, godzina za minutę piąta! Dzisiaj Dafim latamy. Tak jak mówiłem, ten tydzień zaczynam w Zalbomel. I farta mam takiego, że trafiłem na ostatniego diesla, jaki stał na placu. Od razu zawinąłem kluczyki. Widziałem, że babka holenderka za mną lezie. Trzeba było się pośpieszyć, żeby mi go nie zwinęła i chyba pokrzyżowałem jej plany, bo zawinąłem, mówię, o Dafi, o i jeb, uciekłem, a ta taka mina wkurwiona i musiała wziąć sobie Volviego w gazie. No co, masz łeb i ha, to kombinuj, panie i panowie, jest dobrze, już po załaduneczku właśnie wyjechaliśmy spod doku. 23 duże kosze wieziemy. A gdzie to wieziemy dzisiaj? Dzisiaj latamy po Belgii. Walimy do Namur. Depot Namen. Namur. 225 km. Później będziemy jechać chyba do depot Willenborden. Jakoś takoś. I gdzieś tam później jeszcze będzie załaduneczek w Willenbruck, depot, też Belgia, gdzieś tam Bruksela, te rejony. I później, gdzie to? Chyba na Walwajk. Ta, na Bolkomik, tak mi się coś zdaje się. No, a tak to wszystko mamy najdalszą teraz trasę 224 i to będzie pod Brukselią dosyć kawałek, później Willenbruck i Willenborden, czy jak to tam się wabi, te dwa depoty to są nieopodal też Brukseli, także Bruksela te rejony, panie i panowie, dzisiaj startujemy, diesla mamy i nie cykamy, nie dygamy. Bo z gaziakiem by to było różnie, tak jak wczoraj mówiłem, nie. Patrzę, stoi Dafi, ostatni diesel na firmie, od razu jeb kluczyki z niego. Okej, lecimy. 223 km. Lecimy sobie, lecimy. Jak jaja miałem przy załaduneczku. Ładują nas tam, dobija 21 kosz. Patrzę, nie ma nic, no to za belkę. I zakładam belkę, a Rumunka taka, która tam lata przy, wiecie, przy Polakach jak Miss Świata, wiecie o co chodzi, łasi się, klei, taki kurwidoł, krótko mówiąc, było widać, rumuński. Ja zapinam belkę, ta do mnie i mi pokazuje jeszcze na dwa kurwa kosze i jebana, od razu co polazłem, no do chłopaków polazłem, się pytam, co to rumuńskie jest? Oni mówią, no, ja mówię, a co, nie? A mówię, bo mi tu kurwa eeować nie będzie. Jebana blać czorna. O, się chłopaki kurwa uśmiali. No wiedzą, co jest pięć. Łazi, klei się kurwa, szuka wrażeń, szuka hopa. Z trójką z przodu. Taka sytuacja widać od razu, bo już to kurwa kurwidoł syberyjski, ale. O. Zobaczymy, jak jutro tam znowu się będę ładował, jak mi zaeeuje, to ją tam chujem potraktuje. Dobra, panie i panowie, sorry, że tam przyklinam, ale blać mnie wkurwiła. Czarna. Słyszycie, co tu się dzieje? To tak wieje, od wczoraj tu jest jakiś huragan, czy co tu się wabi. Ponoć Hank się nazywa. No, tak mówili w radiu. O, pierdziel. Słychać, nie? Jak czaska. Masakra. Osobowo, jak jechałem do roboty, powiem wam, nie szło jechać. Czy nie szło jechać? No, czuć było, że lewo, prawo i hamuje pod wiatr. Dosyć mocno. Tutaj się właśnie tego obawiam teraz naszym starciokiem. Bo ani to nie jesteśmy dobrze załadowani, a wiatry miały dochodzić 120 na godzinę. Na chwilę obecną pocieszam się tym, że jak jechałem do roboty, to nie widziałem żadnej ciężarówki w rowie i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i że nie będę to ja. Taka sytuacja. Naprawdę zawiewa
I no patrzę w lusterka, czy nie podnosi nam naczepki. Dobra, panie i panowie, 218 przed nami. I wjechaliśmy sobie w Belgię. Pierwsza pompa za granicą. Zatrzymujemy się na zmianę kraju. Trzeba zmienić w tachografię na Belgię. Jak tam za nami nie ma nic, to się ustawimy tutaj na poboczu. Opa, opa, trochę w dół z górki, tak żeby było widać, czy coś tam jedzie, jak będziemy się włączać do ruchu z powrotem. Dobra, tak może być. Strzegły fyk. I lecimy, panie i panowie. Pach. Wydruk nie. Wpisz kierowca 1. Tak. Kraj rozpoczęcia Belgia. Tak. Wpis zachowany. Elegancko. Wychodzimy z menu. No i gitara. Coś tam leci. Na razie czekamy. Jedno autko. Drugie autko. I po tym możemy już sobie lecieć po tym busiku. Elegancko. Total zawsze się tutaj zatrzymuje. Część kolegów się zatrzymuje przed granicą. Kilometr przed jest też pompa Shell. No ale jak przepis mówi, w pierwszym możliwym miejscu po przekroczeniu granicy, a nie przed. No ale jak to lubi. Pyk, 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 pyk. Tutaj często, gęsto Belgusy łapią, wyłapują, kontrolę sadzą. Także zobaczymy, czy coś. Lekko w lewo. Nie, nie ma nic. Oj, chłopie, nieładnie, nieładnie tak wymuszać staremu. Patrzymy w lustereczkę i przez szybę. Tutaj zawsze stoją i tutaj czepią. Taka sytuacja. Skręć w lewo. Dobra. Wjeżdżamy z powrotem na autostradę. Panie i panowie, o tego puścimy. Jedzie, jedzie kolega. O tego puścimy i nie ma nas. Ale powiem wam, tym Dafikiem fajnie się jeździ. Naprawdę, nie czepie, nie rzuca, kurde, wygodny jest i to powiem, że bardzo wygodny. O, jak na razie jestem mile zaskoczony. No, zobaczymy za dnia, jak tutaj w środku wygląda. Ile nam zostało? 145 km. Oj, powolutku sobie dojeżdżamy. 2,6 km mamy, powolutku się zaczyna przejaśniać. Godzinka 7:53, wylatane równiutkie 3 godzinki. Ostatnia prosta. Jesteśmy, panie i panowie, na depocie Namur. Namur, Namen. Jak zwał, tak zwał. Zrzucamy i coś będziemy ładować, ale coś raczej chyba będzie mało do załadunku, bo mam według listy dosłownie chyba 4 minuty na załaduneczek na depot Willenbrook, bodajże Willenbrook. Potem chyba na Billwardę, jakoś tak, jakoś. Albo na opak, nieistotne. Jedno koło drugiego jest dosyć niedaleko, tak. Po 100 metrach przejedź przez taka rondo. Sytuacja. Trzecim zjazdem M90. O, powiem wam. Przejedź Dafik rondo, fajnie. I wiecie zjazdem. Co? I nie ma tudy 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 tudy. Także mile jestem zaskoczony. Mile zaskoczony to dość jest. I jesteśmy. I jesteśmy. Po 100 metrach
Miejsce docelowe znajduje się po lewej stronie. No właśnie, nie po lewej, tylko po miejsce docelowe znajduje prawej, się po lewej stronie. Ale tu jest wjazd główny, a dla ciężarówków i ciężarówków solówków jest z tyłu, także od tyłu musimy to zrobić elegancko. Tu nic nie ma, nic nie jedzie. No nie może, ale popatrzeć trzeba. Dobra, kieruneczek. O, widzę, że nie jesteśmy sami i sobie postoimy. Panie i panowie, postoimy. No jesteśmy, pauza leci, dwie minutki. Muszę czekać, aż odjedzie jeden z dżonych. Gdyż, ponieważ, jakobyś tak i już. Żaden tutaj po angielsku, ani po holendersku, wszystko po francusku. Przyszedł mi żabę by zjadł, że pa pam 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 i chuj, się dogadaliśmy. W bądź razie, teraz to nie wyjeżdżam, póki nie wykręcę piętnastki, bo do kolejnego mamy 100 km. Panie i panowie, a będziemy jechać dokładnie do depot Willenbruck, no pod Brukselę. Także nawet jak odjedzie, ja to pierdzielę, idę sobie po kawę teraz i nie rozładowuję, póki mi przynajmniej nie wejdzie 15, tak żeby mógł później jeszcze tutaj 30 dokręcić, a nie przerywał. Dobra, biorę kubeczek, walę na kantynkę. A few moments later. Kawka siedzi. 15 jak na razie wykręcona. Miałem się podstawiać tam, gdzie ten mistrzu pierwszy z lewej jest. Nie zaczęli go jeszcze ładować. Gość nie umie naczepy opuścić. Nie wiem, jakiś kosmita. Panie i panowie, i mnie blokuje skurwysyn jeden tym manem. O, a tu musiał być, to bardzo nie podoba. Bo po Belgii jak się jeździ, to zawsze się ma w plecy, a przez takiego dzbana jednego, kurwa, nie umiesz opuścić naczepy, nie można cię załadować, to patrz się zdupić spod tego doku, kurwa, i kombinuj se przy naczepie, nie wiem, tam gdzieś przy tych busach się ustaw i tam se siedź. Oj, taka to sytuacja. Dobra, co, pijemy kawę, jakiś może szybki przegląd internetu i czekamy. Aż nas wpuszczą. Kurwa, nie tak to miało wyglądać. Rozładowani i od razu załadowani, panie i panowie. Pauzę kręcimy. 30 już zaliczona. Jeszcze mi nam zostało 15 minutek i możemy ruszać sobie dalej. Zrzuciliśmy 23 kosze. Pobraliśmy 2, na liście było ile? 12 niby, że mamy brać. I tak to wygląda, teraz z dwoma koszami będziemy lecieć sobie 100 km. Haha, tak to wygląda, a powiem wam, dafik, naprawdę całkiem przyzwoicie się im jedzie. Przez te 220 km nie mogę powiedzieć, fajnie i to nawet w lekkim huraganie, nie rzucało, nie ściągało, nic się nie działo, dosyć fajne siedzenia, wiadomo, wszystkie udupione, czy to w Volvich, czy to w Dafach, czy to w Iwekach, wszystkie są upieprzone, patrzcie, jak wygląda jeżdżone siedzenie i jak wygląda nowe siedzenie, praktycznie, no bo tutaj nikt nie siedzi, taka sytuacja, no. Można byłoby to wyprać od czasu do czasu. No ale nie ja od tego jestem. Nie ja od tego jestem, ale jest różnica, nie? Pach? Pach. Nie wiem jak teraz widać, bo jeszcze nie ma jako tako tak fez jasno, ale chyba widać, że to jest uciulane, a tu jest nowka sztuka, nieśmigana. Taka sytuacja. Dafik fajny, ale niski, powiem wam. Niski. Ja do wysokich nie należy, ja mam około 174 wzrostu, a ja tutaj, no, guza mógłbym sobie nabić, panie i panowie. Górne kojo,
No nawet. Dolne, wygodne. Nie jest przesadnie miękkie. Także do spania jak ta lala. Tutaj mamy postojowe. Całkiem troszkę inaczej to wygląda. Czyli całkiem troszkę, żeś teraz tu napowiedział. Inaczej to wygląda jak w innych autkach, bo tu jest jeszcze P. Jest tutaj znaczek ogrzewania postojowego, ale co mnie zmyliło, bo nie umiałem znaleźć tutaj. Sobie siedziałem, nudziło mi się i tak kminiemy, gdzie tutaj jest tak zwane Webasto. Czy Webasto było kiedyś, bo to była firma, no ale chodzi o postojowe ogrzewanie. Mówię, kurde, szukam tego znaczka, co w każdym aucie jest, a nie ma. No, a tutaj w DAF-ie jest takie, P, ogrzewanie postojowe, tararara. Nawet nie wiedziałem, metodą prób i błędów się dowiedziałem. Dobra, taka sytuacja. Naciśniemy go, bo nam zaraz gaśnie. O! Jeszcze chwileczka, wezmę się za śniadanie i będziemy lecieć. 100 km przed nami. Pauza dobiegła końca, panie i panowie. Wypauzowaliśmy się pod krzaczorami. Opa, opa. Busiki się powoli zjeżdżają na załadunki. I jako ciekawostka, nie wiem czy to ten, czy kolejny, sobie tak parkują tutaj przy tym murku, nie? Ja idę na załadunek, pach, 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 pach. Gość cofał, to ino chrupło, kurwa. A potem są busy, jakie są. Oj, dobra. Co tutaj mamy w ogóle? Jakaś inna firma jest. Chyba już nie jest poczta. Tak mi się zdaje się. Z zakrzakiem. Aha, chyba już nie ładnik. Taka sytuacja, dobra. Pakujemy się do Dafika XF-a i Łogień 100 km. O, pięknie, pięknie, że aż mięknie. 48 minut pauzy zrobione. Możemy uciekać. Mogliśmy tutaj stać do 4 po. Bo 4 po planowo powinien nam się skończyć załadunek. Najpierw to powinno być tak. Powinniśmy zrobić rozładunek, później 4-5 wykręcić i strzelić załadunek. No. A zrobiliśmy to trochę inaczej wszystko, ale się zgadza. Rozładunek strzelony, załadunek strzelony, pauza wykręcona. No i co? I do fikiem lecimy. A włączymy światła? Elegancko. I kolejne busy. I jadą. A, jeszcze jako ciekawostka, nie widziałem tutaj jeszcze kierowcy busa o jasnej karnacji skóry. I nie żeby to był jakiś ciągoty do rasizmu, tylko tak jest. Tutaj w ogóle na tych wszystkich depotach belgijskich, bo teraz sobie po Belgii jedziemy, no to wszyscy są N90. Tar. Taka sytuacja, o. Ale fajna lokacja, ogólnie tu jest ładnie, tak górzyście wam powiem. Przejedź przez rondo, zjedziemy. Opa, opa, na ten pas. I stąd pociśniemy, już się jasno robi. Coś w tej kamerze będzie widać. Wreszcie. Kurwa. O, jak tam idzie? Poszło. Kieruneczek. I uciekamy. Kurde, nie mam tutaj gdzie kamerki przyczepić, bo tutaj się nie trzyma łapka. Nie ma gdzie jej dać, żeby nawet drogę sobie filmować. A tutaj stawiał nie będę, bo to tak do dupy wygląda. O. Trudno. Dzisiaj nie będzie nic w przyspieszonym tempie, kurwa, panie i panowie. Opa, dobra. Lecimy. Depot Willenbruck, tak? Czy co ja tam mówiłem? Tak, Willenbruck. 98 km. Opa. I powolutku sobie dojeżdżamy. Z innej strony wjechaliśmy i nawigacja chciała mnie dwa razy pod zakaz wdupcyć. Oj, Tomik.
się nie popisałeś, gościu. No, Katarzyna się nie popisała. Ja mówię, gościu, to jest ona. Nie popisała się. Dwa razy na 3,5 tony chciała mnie wdupić. No. Taka sytuacja. O, już sam, już sobie ją wyłączyłem, bo stary wie bardzo dobrze, gdzie jest. I niepotrzebne mi, żeby darła ryja. Tak to wygląda. I tutaj jest zrzuteczka dwóch koszy. Później do tego billboarda, czy jak to się tam wabiło. I tam będziemy ładowali 180 pustych. 180 pustych. Tylko właśnie w tej Ceva Logistics, to jest ten bolkom cały w Walwajku, nie wiem, czy nie będzie tam rozładunku ręcznie, bo jak będzie, to będzie wtedy słabo, panie i panowie. Taka akcja. No ale cóż, się zobaczy, teraz podjeżdżamy. O proszę, tutaj jest depocik, tutaj meldowanko. Na bramie pewnie nas od razu wpuszczą i ktoś tutaj zaraz wylezie i pokaże, do którego doku mamy podjeżdżać. Myślę, że więcej jak 10 minut tutaj nie zejdzie. Razem z dokowaniem, z rzutką dwóch kontenerów. Ebria, panie i panowie, są my na depocie w Willenbrook. Opa, opa. No i po robocie panie i panowie, ale dzbany przepotężne. Starego trzymali 5 minut na bramie, nim mnie wpuścili, musiałem 3 razy trąbić. Aj tak, taka sytuacja. Ach, brak słów, stary nieprzyzwyczajony do stania pod bramą. Nie wolno. Ja coś teraz uodpalało się. Dobra, tu gdzieś jest ten wichajster. Dobra. 5 minut od zadokowania. O. I wtedy do dołu nie robimy, bo to denerwuje starego. Dobra. Szybko zamykamy starcioka naszego. Opa, opa, opa. A CMR mam? Mam. Oj, dobrze. I dobrze. I teraz 30 km odlotu mamy. Po 180 pustych. O. Tam na pewno będzie załadunek maszynowo. Ale mówię, obawiam się, że rozładunek w Walwajku może już być ręcznie, ale udupiona naczepka. O. I tak myślę, trzeba byłoby zatankować, gdzie on tutaj ma wlew, tutaj. Z tej strony jest jeden bak, jeden chyba, nie? Czekajcie, bo stary nie wie nawet, gdzie to Duffy ma baki. Dobra. AdBlue też jest z tamtej mańki. Tak, bo tutaj nie widzę nigdzie wlewu niebieskiego. Gdzieś przeoczyłem. No tu mamy diesla. Gdzie jest AdBlue? Panie i panowie. O co tu kaman? Aha, dobra. Mamy to. Czyli z lewej strony w razie czego tankować. Na powrocie podjedziemy sobie do nas na bazę. Kurwa. Dawaj mi tą CMR. Jest. Wszystko ładnie. A że nie podpisana, kogo to obchodzi. Dobra. CMR-ki na miejsce. Zapinamy pasa. Panie i panowie, bezpieczeństwo przede wszystkim. I lecimy, te zapięte, zwalniamy
i 30 km mamy. Lokacja może być, ale powiem wam, nic się nie dowiecie na domofonie. Nic nie powiedzą wam, który dok. Musicie jechać i obserwować, który otworzą. No, tak to z tymi, z tymi tak to właśnie jest. A tutaj sami tacy, sami. Gdzieś tam będzie z dwóch normalnych. Może nie do końca. A reszta to 90, panie, procent i panowie. O, niby nic, ale jednak powiem wam, nie za bardzo rozumieją. Lekko prawo, następnie. To jest z innej firmy, coś jechało i takie samo było. O, tutaj kolejny siedzi. Ten się modli chyba tam, stoi tyłem, bo jak przyjeżdżałem, też tak stał. A ten tutaj co jedzie? Opa. Nie wiem, czy było widać, zróbcie sobie stop klatkę. Ale też kawa z mlekiem. O. Dobra, nieistotne. Luna, pierdolisz. Kocopoły. Niech se są, no, niech se są. Tylko niech się kurwa słuchają. Na końcu drogi. Bo skręć w prawo. Powiem wam, nie przyjmują do kadłubków swoich, co się do nich gada. Niereformowalne takie. No ale dobra, lecimy na załaduneczek pustych 30 km. Psia pogoda dzisiaj powolutku się zbliżamy. Zostało nam 2,4 km. Zaczynają się już dzielnice przemysłowe, także już niedaleko, ale powiem szczerze, tej lokacji to akurat nie lubię. Jak dla mnie jest ciulata. Jest ciulata. Może dlatego, że jej nie lubię. Tu na debilu. O kurcze, tu na debilu. Nie no, wiem czemu jej nie lubię. Bo jak jeździsz na CG-ku jechałem. A co to się stało się? Co to tam się stało się? Zapadło się. Opa! O, zrobiło opa, opa. A czemu nie lubię? Bo jeszcze jak na CG-ku jeździłem, to CG mnie poprowadził, jak już wyjeżdżałem stamtąd, w inną stronę i panie i panowie, przez miasto mnie puściło. I to był bardzo ciulaty pomysł. Ledwo co tam wyjechałem stamtąd. Masakra! A jak we Włoszech, panie i panowie. Jak we Włoszech. A tutaj co jest, kurwa? Plus 5 ton? Ahahaha. No i co teraz? Jak to prowadzi? Yeah. No nie, no bez jaj. Dobra, jedziemy tędy. Trzeba będzie strzelić. I teraz widzicie? Teraz znowu... To już dzisiaj trzeci raz, co mnie w ciula chciał zrobić tom. Ja już się czas zwiększył. 5 kilometrów. A zobaczymy, co będzie dalej. O, po 200 metrach. Kurde, lekko w lewo. Powiem wam. Następnie skręć w prawo. Słabo, bardzo słabo. No i się zaczyna, Nienawidzę tej pierdolonej Belgii. I co mówiłem? Dupa. Teraz się już zrobił z 2 km z hakiem 17 km. Nie wiem od której strony ja wjechałem, ale tędy to na pewno jeszcze nie wjeżdżałem tam, co byliśmy. W bądź razie wszędzie były zakazy. Haha! A ten przygub kazał mi tam jechać. Ta nie lepiej pokazuje. CG-ka od razu odpaliłem. Panie i panowie, dlatego nienawidzę jeździć po Belgii. Aktualna nawigacja. Jedna jak i druga. I ni chuja nie wiedziecie. Tutaj 3,5, tu 5 ton. No kurwa. Aj, brak słów. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja pierdolę, ale ładny poślizg. Pizłem sobie 11 km.
i panie i panowie, prowadzi mnie z powrotem. Także na ostatnim rondzie za mną też nie mogłem jechać, było powyżej 5,5 tony zakaz wjazdu. Także szczerze nie mam bladego pojęcia, jak ja mam tam jechać, czy kurwa zakazy porobili, nie wiem. Oj, grubo będzie, będzie grubo. Nie wiem, w ostateczności zadzwonię do kontroleru, może nie jadę tam, bo kurwa od godziny szukam drogi i nie mogę się tam dostać. A kiedyś jakoś prowadziło. O. I co wy na to? Robaczki, już na 3 nawigacje lecę. I dupa. Ewentualnie zrobimy tak, że podjedziemy na te rondo, jak mnie będzie prowadzić, bo tam jest na 100% powyżej 5,5 tony tylko. Jeżeli tam będzie napis za wyjątkiem załadunków i rozładunków, to się tam w dupie, bo nie ma innej opcji w takim wypadku. Nie ma innej opcji. Tam je tak prowadzi i tam je tak prowadzi. Za 600 metrów a? Na rondzie drugi zjazd. Tak trzeba będzie szczelić. Nie? Wiecie co ja zrobię? Jedź, ja jechałem tam prosto. Ostatnio, co tu jest? Nie dotyczy Laden i Losen. Jedź dalej prosto. Ja wbijam tutaj. Wbijam tu. Zobaczymy, co tutaj pokażę teraz. O. Za 800 znajdź metrów drogę, na rondzie drugi zjazd. Ta ma. Tom nie znalazł drogi. Nic myśli. Dupa, dalej. No, co wy na to? Tararara. Sidzik ma. Ten mi każe zawracać. Kolej zwrotu 180 stopni. Kurwa, 5 ton. Dobra, my możemy. No to wychodzi, że... No tak, tam ci też napierdalają. Rozładunki, załadunki. No jadę, no co? Nic nie zrobimy, panie i panowie. No. To pokazuje, że to nie jest droga dla nas. Taka sytuacja. A ten zjeb? Że 1,5 kilometra jeszcze. Dobra. Aż mi się ciepło robi. Panie i panowie. Słabo. Przejedź przez rondo i zjedź drugim zjazdem. Bardzo słabo. Następnie skręć w prawo. I co teraz? Prosto? Niby? A ta jak mówi też prosto. No to dobra. To walimy prosto. To walimy prosto, robaczki. Stryk. Tu się wbijamy. Zjedź z ronda. Następnie skręć w prawo. Ale jaja. Dobra. Skręć w prawo. Te skrzyżowanie już pamiętam. Dobra, od tego ronda tutaj wjeżdżałem. O, uratowani. Uratowani. Kurwa. A my wtedy przestrzelili tamto rondo. Za 600 metrów skręć w prawo. Czyli tamten tom stary lepiej prowadził, bo mnie prowadził inną drogą. Nie kazał mi przyjeżdżać ronda. Taka sytuacja. I co wy na to? Jebliśmy sobie 17 km kurwa ekstra. Jakieś pół godziny. Pół godziny w plecy. No cóż, ale już są my. Aj kurwa, no przecież to powinno, nie wiem. Brak mi słów do tomtoma, naprawdę brak mi słów. No i dolatujemy wreszcie, dolatujemy kieruneczek. Skręć w lewo, następnie... Nienawidzę tej lokacji, nienawidzę, a przy wylocie, jak stąd właśnie wylatywałem, to mnie w prawo, my powinniśmy jechać w lewo, a mnie wywaliła w prawo przez, mówię, tak jak mówiłem, przez miasto. Tyle od balkonów ludziom szłem. Teraz musimy się na wprost wyciągnąć, cofnąć do drugiej bramy i tutaj będzie załaduneczek pustych, 180, także ja sobie to pyknę. Sam, panie i panowie, tutaj gdzieś będą nas ładować, także do później.
ładują nas, my mamy kawkę i panie i panowie, 40 minut do tyłu przez ten objazd, co stali jebnął te 17 km. Nienawidzę tej lokacji. To jest chyba jedyna lokacja. Jest tutaj trzeci raz i dwa razy już mnie w chuja zrobiły nawigacje. I to każda po trochu. Ostatnio Sidzik przez to miasto na wylocie i teraz na wlocie TomTom. No ale Sidzik też nie lepszy był. Także kurwa nienawidzę tej lokacji. Dobra, idziemy do Starcioka. No a co niektórzy powiedzą, jak kurwa trzeci raz jesteś, to nie wiesz jak masz jechać? No pod końcówkę tutaj to już wiedziałem jak mam jechać, nie? A jak raz wjeżdżacie kurwa ze wschodniej strony, raz z zachodniej, raz z północy, raz z południowej, no to jak macie wiedzieć jak macie jechać? No kurwa jedziecie tak jak mówi nawigacja, nie? No taka sytuacja. Trzeba sprawdzać, ktoś mi tam kiedyś napisał. Najpierw musisz porównać sobie trasę z Google Map. No i co w tym Google Map ja zobaczę takiego kurwa? To na żółwkę mi pokaże, drogę zamkniętą mi pokaże, remont mi pokaże, chuja pokaże. Taka sytuacja. Oj, panie, panowie, ja jestem już zagotowany. Miałem go tankować, a go nie zatankuję. Zrzucę to i od razu spiżdżam odstawić Dafiego na Zaltbommel. Sorry, ja jeszcze się nie będę kurwa zatrzymywał im na tankowanie, jak ja będę miał godzinę w plecy, cholera wie ile im zejdzie. A czekajcie, ile mam na liście czasu na załadunek? Od 11.13 do 11.51, no, czyli taki normalny czas na załadunek pustych kontenerów do 11.51. A już jest 12.01. No, taka sytuacja. Na tą cewę już mam wbity adres. Będziemy powinniśmy być o 13.36. Będziemy o 13.52, jakbym teraz wyjechał. No to dupa blada, do tego jeszcze będą korki teraz. Nic nie będę tankował. Niech sobie nawet nie myślą. Niech sobie chłopcy z Zaltbommel tankują. Ja tam nie robię, ja się tam nie pchałem. Nie wiem, może kierowców nie mieli i mnie tam wrzucili, bądź razie olał to. Dobra, panie i panowie, bez nerwów. Znalazłem w Walwajku. Proszę bardzo, gdzie jest Walwajk? Tutaj był gdzieś. Jest Walwajk. Spajdwek 25. Tutaj jest stacja. Tutaj się możemy zatankować i sprawdzałem sobie w nawigacji. Bo tu mamy na Holandię stację, gdzie się możemy tankować. Czyli jest AdBlue i reszta. I tutaj mamy na Belgię wypisane stacje. Także jest stacja niedaleko Ceva Logistics. Już wiem, która to jest Ceva Logistics. Dobra, bo tam są dwie albo trzy nawet. Na tej będą nas zrzucać maszynowe, także nie ma problemu. I stamtąd jest 1,9 km chyba niecałe do tej stacji. No to sobie na te Spajdwech podjedziemy do Walwajku zatankować. No i gitara, bo ja chciałem jechać tankować do nas do Den Bosch na bazę. Ale powinno być ok. Powinno być ok. Jeszcze mam pół godziny pauzy ekstra wpisane poza tą 45, co brałem, także tutaj mam 40 minut w plecy. A będę z 15 minut po czasie. Nie ma tragedii. Tak zrobimy, tak zrobimy. Dobra, zamykamy, idziemy na magazyn. I uciekamy, panie i panowie. W 15 minut gość nas załadował. Opa, opa! Zajebiście, może coś z tego będzie. Teraz musimy wyjechać tak samo, jak wyjechali my. Gdyż, ponieważ jakobyś z tyłu jest ślepa ulica. A ja wam zaraz pokażę, gdzie mnie za pierwszym razem Sidzik w bambuko zrobił. O! Ja sobie go jeszcze na końcu nie drogi wyłączyłem. Dobra, jest, jest. Tak, 180 pustych, tak. Zakończ. Dobra, ha, ha, ha. Skręć w lewo. Tak.
W lewo, no. Tak, tak. Przygłupie. W lewo na pewno. Nie tędy się tutaj jedzie. Wyjeżdża się tak samo, jak się wjeżdża. Także tam też był chyba zakaz kiedyś. Nie wiem. Ale widzę, że stamtąd ciężarowali. Skręć w prawo. O, o, w prawo, tak, na pewno. Już tutaj bym skręcił w prawo teraz. O, kolejna mądra. O, kolejna mądra. W prawo, w prawo. Skręć w życiu Warszawy. Ona mi każe nawracać. A my jedziemy tak, jak żeśmy tutaj przyjechali. I to jest jedyna prawidłowa droga. No. Ja, każę zawracać, wjeżdżać po tamtędy. Chyba pojebało. No, patrzcie, patrzcie. Dalej do niej nie dochodzi, że nie będziemy się cofać. A, Sidzik mnie kiedyś pokierował tutaj. Tutaj jest 3,5 tony, za wyjątkiem rozładunków i załadunków. Nie róbcie tego, mówię wam od razu. Bo się tak wdupicie, że to jest poezja. O, nie jedna lokacja gdzieś we Włoszech to mogłaby czoła uchylić, pochylić, jak ktoś to mówi. O, my prosto jedziemy, prosto. Katarina. Obić rondo i zjedź piątym zjazdem, tak, następnie dupy. Skręć w prawo. No, no i tak to jest właśnie, tak to jest, ale... No kurwa, nieprawidłowe! Co się nie będzie? Czekajcie, stara dzwoni! Patrzcie, co mnie wkurwia. Pas wolny to zapierdala sobie mistrz lewego pasa. 8 dych. No, słabo. Jeszcze se zmienił na kurwa lewy. Całkowicie. Haha. Ja pierdolę. Czy za takie manewry powinni prawo jazdy zabierać. Dobra. Jedź gościu, bo muszę wyprzedzić. A misiu dalej tam ciśnie. Lewym. Cio, cio. Mamy 8,5. Kurwa, 8,7 leci. Lewy pasem. Brak słów. Patrzcie. Temu na dupie siedzi. Ten nie zjedzie, no bo po co? Po co ma? Ten zaś temu zajeżdża, ten tam temu. Zaraz się stukną i będzie zajebiście. I patrzcie. Cały czas leci. Lewym pasem 8,7, kurwa. Zabierać prawo jazdy i kary takie wali, że kurwa, samochód zabrać gościowi, to już chuj z prawkiem. Prawko, samochód, kasa, kurwa i do więzienia. A! Tak to jest niestety z niedzielnymi kierowcami. Nam zostało 90 km jeszcze. Kieruneczek Breda i walem na swoje rewiry. Opa, opa. No i wjechaliśmy sobie do Holandii. Wreszcie, wreszcie. Nie wiem czemu, ale po Holandii tą baboli nie wali. A jak wjadę do Belgii, to bardzo często i tak samo Sidzik. Prowadzą pod zakazy niesamowicie. Nie wiem, czy ktoś z was miał taką sytuację, kręcąc się gdzieś tutaj właśnie po Beneluxie. Bardziej mi chodzi tak typowo o Belgię. Następnie pojedź autostradą. Bo powiem wam, mnie to robi ojojojojoj. Co chwilę. Co chwilę, dobra. Szybka zmiana tachografu na Holandię. Stryk, zatrzymaliśmy się. No, przeskocz, okej, okay. Pyk, wydrugnie. Wpisz kierowca, tak, kraj rozpoczęcia, Holandia, wpis zachowany, pstryk, wyjdź, kieruneczek i jedziemy dalej. Czasem stary się tutaj zatrzymuje, jak wraca, na maczka. No ale, że redukcja powiedzmy, że leci, no to nie wolno. A nie wolno, wiecie o co chodzi, nie? Pilnować kalorii. Dobra, lecimy dalej, 42 km. No i dolatujemy sobie, panie i panowie, Walwajk.
A co to tutaj się staremu zapaliło? Co trzeba wziąć? Sprawdź prawo na rondzie, zmienić pierwszym zjazdem. Taka sytuacja na desce. To samo. Literka T podświetlona. Proszę bardzo. Po 500 metrach. Tak, wiemy. 4,16 wylatane, ale do celu mamy 3,4 km do Cewy. I tam jak się już podstawię pod dok, to sobie wykręcę pauzę, nie? 30 musi wejść. Dlatego była w papierach wbita. To nie było tak, że mnie lubią i mi dali masz 30 minut, tylko przeliczyli, że Johnny powinien teoretycznie dolecieć, jak się nic nie zeszra. No, więc tak to wygląda, panie i panowie. Tak to wygląda. Zara. My są 3 km i jesteśmy Cewa Logistics. Szybko autko na parking, biegiem do biura, chyba że nam tutaj na domofonie powiedzą, i się podstawiamy i pauzunia. Pozostało 8 minut. No i same zrobieni. Pół godzinki 28 minut zlazło. Dwie minutki dokręciłem jeszcze pod doczkiem. I lecimy zatankować dzika. Sezamie, otwórz się. Nie wiem, czy tutaj się... O, dobra. Mamy to. Otworzyli nas. Jest ok. Dobra. Przejdzie tu. Wąsko zrobili to i bramy tu. O ja pierdziel. A tutaj już nie jeden wysprzęglił. Już nie jeden siedział w tej bramie. Pamiętam, teraz jest już zrobiona, ale kupę czasu była. Za 300 metrów rozciulana. Skręć w prawo. 1,4 km. Za 150 metrów nam zostało. Skręć zatankujemy w prawo. I ucieczka na Zalbowel. No i dolatujemy, ale powiem wam, nie byłem tutaj jeszcze. Tutaj jeszcze nie tankowałem. Jest jakieś Texaco Express tam. Chyba to. Obojętnie z której strony się wjeżdża? Tam jest Shell. Nie, to chyba z tamtej będę musiał. To zrobimy. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. O, i gaz tutaj też widzę, że można lać. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Kieruneczek, opa, opa. I się wbijamy elegancko. My mamy po lewej stronie dystrybutor, tam też coś jest. Dobra, jedziemy do tego. Tutaj zalejemy. O, to jest mały czy duży? O, chyba duży. Dobra. Raz, dwa, trzy. Było. By. Dobra. Panie i panowie, przystępujemy do tankowania dzika. I leci. Już prawie. 308 litrów. Zero odbija. Tak, żeby chłopaki mieli na nockę. A jeszcze jutro też z Krosdoka jadę, także nie wiem, może i ja na to trafię auto. Także niech sobie jest zatankowane. Jak na razie... O, i odbiło, 334 litry. No i mamy to, panie i panowie. 334 litry zalane. Możemy uciekać, odstawić starcioczka i do domu. Na Zalbomel będę o 15:24, 34 km. Także ja się z wami żegnam. Jeszcze dwie dniówki. W piątek króciak. Do 12, gdyż później mam na 15 z hakiem wizytę w Chemente i będziemy wymieniać prawo jazdy. I w piątek, tak jak mówię, ostatnia dnióweczka i urlopik. Tararara, także widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.